kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla was jeszcze taki świąteczny w miarę filmik, dlatego że ogólnie dzisiaj jest wtorek. Tak jest, od dzisiaj mam miesiąc wolnego od wszystkiego, ale ryma, ponieważ mam już święta i mamy ferie od razu. Wigilię mieliśmy w ogóle, każdy musiał przynieść mandarynkę. Dzień dobry, cześć. Każdy musiał przynieść jakąś mandarynkę lub piernika i po prostu gadaliśmy o świętach. Piszcie, jakby w ogóle skończyliście ten... Taką wigilię dzisiaj miałaś? Też mieliście jakąś wigilię, super, jakby klasową, czy po prostu nie wiem. A nie zaśpiewaliście żadnych kolęd? Jakiś koleżanka robiła prezentację. Ale to tak. Nie zgadnę, Gabrysia. Nie, Vanessa. Pozdrawiam. Brawo, pozdrawiamy Vanessę. Pozdrawiamy całą klasę. Na świętach robimy zawsze jakieś tam wyjątkowe, jakieś ten angielski, na przykład walentynki, jakieś specjalne, ale no. Dobra, jakieś plany na w tym filmie? Nie, bo... w tym filmie ogólnie idziemy do galerii, Nelcia szaleje. Idziemy do galerii, tak jest, już jest 22, a ja w ogóle jeszcze nie mam kupione rzeczy. Nie, no mam, ale muszę dokupować na przykład dla prezenty dla kuzynek, dla rodziców, niektóre muszę pokupować. Lecimy z mamą. Mama będzie chodzić po swoich skopach, ja po swoich. Ja nie wiem, jak to zrobimy. To jest na ostatnią chwilę, to zawsze jest. A ten pierniczek z tego ten, tak, ten domek taki będzie się robić? Jeszcze przed nami, tak, będziemy dzisiaj robić domek z pierniczka, prawda? Z pierniczka, tak jest. W sumie to Nikola będzie robiła. Także tak, takie dzisiaj plany, słuchajcie, no i pakowanie prezentów. To mówmy się tak, ja zostanę z Nelcią, a wy lećcie do sklepu, co? Ja to się boję, że nie będzie znowu, słuchajcie, parkingu, bo ja nigdy nie mogę stanąć tam, bo jest tyle ludzi zawsze. Nie wiem, czy no zawsze i myślę, że będzie. Dobra, bo już jest późnawo, to wy się lepiej spieszcie. Dobra, do tego sklepu. I jak przyjdziemy, nie będę w galerii nagrywać, a jak przyjdziemy, to wam pokażę, co kupiłam. Dlatego mama. A będziesz się pakowała prezenty też jeszcze? Tak, będą pakowane. Mama, nie, no jeden będzie spakowany, także bądźcie z nami do końca. Nie będziesz mogła oglądać tego odcinka, bo pokażę, co ci kupiłam. O nie. Tak. Ale jutro będę. Nie obejrzę go? Nie obejrzysz go, no trudno. Dobra, no, pa! Pa, do później. Dobra, kochani, więc znaczy ten czas, czyli robienie pierniczków. I zobaczcie, tutaj masz liczne pierniczki. I uwaga, uwaga, domek. Ja pierwszy raz będę robiła taki domek. W ogóle tak wiem, że dzisiaj jest już 21 grudnia, ja dopiero pierniczki robię. Więc naprawdę już się nie mogłam doczekać. Ale myślę, że najpierw zaczniemy robić ten domek, bo jestem bardzo ciekawa. Pierniczki może zrobimy jutro. Bo jutro się wybieram do galerii, ale pewnie galerię widzieliście przedtem, ale nie wiem, jak to będzie z montażem. Więc otwieramy ten domek. Ale zobaczcie, tylko z tego lukru jeszcze zrobiłam do lampon, żeby posmarować takie właśnie fajne, coś tak błyszcze. Więc i tak cieszę się, że na dachu wszystko dekoracji zostało do zrobienia, a taką wygląda. Zobaczcie, jakim jest śliczny, niebieski mega zrobiony. I zobaczcie, ile ich mi zostało, bardzo dużo. Może właśnie na te babeczki położę, żeby nie były same, o, popatrzmy, takie o, piseczki tradycyjne. I właśnie dodamy do niej te gwiazdki, które zostały. Więc jeszcze tył wam pokażę. O, tutaj jest kominek, bardzo fajny. W ogóle, o, z tyłu nic nie ma. No i z drugiej strony jest to samo. Słuchajcie, nie chcę zbytnio nim tam przewracać. Ale naprawdę bardzo fajny jest ten domek. Bo my żeśmy chyba kiedyś robili, bardzo dawno, nie wiem ile lat miałam, około 8. I po prostu wzięliśmy pierwszą ściankę, żeby położyć. Z tego co pamiętam, i wszystko już się pogruszyło. Ojej. Już coś zepsułam, dobra, nieważne. Ale ten lukier jest pyszny. Więc zrobimy jakieś futeczki teraz, żeby upamiętnić tą chwilę. W ogóle tak, zobaczcie, jak wygląda. Oryginał. Tak moje. Według mnie naprawdę bardzo ani miły rzecz. Ale zrobimy jakieś futeczki na listę oczywiście. Nie wnikaj, że tu wszędzie brudno, bo żeby to tutaj sprzątać kuszki jakieś. Ale ja się z wami na razie żegnam. Do jutra. Kochani, już wróciłam, zobaczcie, tutaj mam rzeczy. Tak jakby wygląda, że mam jedną torbę taką ze sklepu, ale po prostu wzięłam jedną dużą Senseya. Pierwsza rzecz, którą kupiłam dla siebie od tatusia, bo tatuś powiedział, że to będzie prezent. Ja w całym życiu obejrzałam 100 razy wszystkie odcinki Harry'ego Pottera, ale postanowiłam, że w końcu kupię książkę. Nelcia!
Kaszelek zostało. I już jestem, już czytałam, słuchajcie, bo już byłam tak ciekawa i już jestem na drugim rozdziale. Nie na tej stronie, bo pogubiłam się. Na drugim rozdziale, czyli na 30 jakieś tam. Więc słuchajcie, ja się mogę cieszyć. Zobaczcie, jak się ogląda. Tak, dla kuzynek. Dla kuzynek, nie wiem, czy to ogląda, ale zapewne nie. To jest, czekajcie, bo ja nie rozróżniam. To jest dla babci. O. Tutaj jest cena była, dlatego taki ten. Wtedy jeszcze kupiłam takie skarpety. One są takie długie, fajne. Super. Teraz coś dla mnie lub dla mamy, bo nie wiem, co było pierwsze. Teraz coś dla mnie. Znowu. Ponieważ kupiłam sobie sukienkę. Sukienkę, którą kupiłam, już wam mówię. Wiesz, że te prezenty musisz mi dać? Blazer, co? Bo ja muszę spakować i to są dla ciebie. Nie, bo tę sukienkę zakładam na Wigilię. To jest taka sukienka, ja ją dzisiaj też miałam na Wigilii szkolnej. Tak ona wygląda. Leśniczka. Zobacz Nelę, zdjęła kołdrę Nicoli z łóżka i ona tak cały czas tutaj leży na tej kołdzie, mała. Łobuziara. Jesteś łobuziarą. No i to jest sukienka mamy. Taką sukienkę? Tak. Ty wybierałaś, ale... czy mama wybrała se? Razem, ale będzie mi pożyczyć. Tak to fajne teraz prezenty się robią. Wiesz, jakie są prezenty. A to jest mama sobie kupiła na Wigilię. W sumie z jednej strony lepiej coś kupić, żeby ktoś się cieszył, że podoba mu się to, niż udaje, że no fajne. Ej, słuchajcie, kupiłam jej. Pomyślałam, że co nie będzie podzielone. Moja mama ma taką zniszczoną, taką starą z lat 50 tą kosmetyczkę. Ja mówię, no jak ona rozgrzane poszkodzi. A, no i taka. Piękna. Z tego się ucieszę, bo mama nawet nie wie, że jej kupiłaś. Z takiej fajnej firmy. Z Revolution. I no śliczne. Ja chciałam jej kupić, bo są takie, to jest seria z tymi czekoladkami i one są takie duże, takie ten, ale ja mówiłam, i była też taka sztuka z takimi kolorami, ale mówię, no nie wiem, może jakieś się nie spodobało odcienie, to już miałam mało. Takie odcinki brązowe zazwyczaj, może jakieś świecące. Dobra. No i się zaczekaj. Zaczekaj, no chwilę, no wiem, że ładne. Dobra, kochani, więc jeszcze dogram, zobaczcie, co kupiłam. Zobaczcie, jaki to jest ogromny prezent. Ja co to, to jest? Ja to zrobiłam na dole, słuchajcie, bo to było za wielkie. Nie wiem, że to jest to jedno z Aneli. Tak, to no to czemu jej też żeś pokazała teraz? To miało być na święta. Ale jak sobie wybrała? Ale nie jestem... A który się podoba? No, słuchajcie. Co ty? Co to jest? Jeden kupiłam dla mojej kuzynki. Dla mojej kuzynki, a drugi taki piękny był, że słuchajcie, daje Nelci. No nie ma szans, daje Nelcia, zobaczcie, jak mi się podoba. A co to jest w ogóle? To jest na surprise. Taka nowość. Jak to teraz zreklamowali w telewizji, kurde, widziałem? No, myślałam, że to jest los. Co to? Jak się cieszy, jak się no, cieszy. No, ona tak się cieszy, słuchajcie. Myślałam, w sumie to jest na tobie, to w sumie dziewczynką się spodoba. Wiecie? Ona już się cieszy sobie. Przytulacek. Nelcia! Ale słuchajcie, od razu wybrała tego kolorowego. Ej, ale to miało być pod choinkę, tak? No, Nelcia, to oszukujesz troszeczkę. Ale możemy, zobaczcie. Ona kocha kot. Zobaczcie, kotka cię otwiera. Co tam jest? Co to? Ale ty Nelcia. Ale ty Nicola też się cieszy. Ale ty, a co? Nicola, może ty sobie to kupiłaś? Co to za prezent? Co to jest? Nie wiem, mam to otworzyć. Co to jest? To? Boże święty, jakie wynalazki w tych czasach robią. To głowa mała. Boże, jakaś słomka. Ej, to się dmucha, to jest balon. Tak, to jest balon. To zostawimy to, ale super. Nie ma pojęcia, ale... Dobra. Balon będzie. Tak, to jest słomka do dmuchania balonu, na pewno. Znaczy, ja ci złożę to. Nicola, Nela wyciąga? Nela też wyciąga? La 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 surprise, to się tak nazywa, ale to jest fajne. To wszystko trzeba słoneczką podawać, wiesz? Tak. I może to pęka, wiesz, bo tu jest tak narysowane. Co ty? No, czekaj, bo już. No to dmuchać. Musimy się nauczyć, bo my nie bo to jest instrukcja, a jest coś. Ale jak stoisz tak samo. Mocno dmuchaj, tak. Mocno dmuchaj. Nie dam rady. No to daj, ja podmucham. Ja się boję. I tu w środku coś jest, tak? Tak. Ja się boję po prostu. O nie, ale będzie sprzątania, słuchajcie. Czekajcie, Nela! 3, 4! O. I co jest? Co tam jest? Wow. O,
Znaki zapytania. Mam nadzieję, że to już się nie dmucha, nie? Nie, nie, ale fajnie zrobili, nie? Teraz zobacz. I to przecież mamy. Świetne to. Ej, no teraz musimy znowu coś jej kupić na ten, co otworzyła wszystko. O, ale siostra super prezent wybrałaś, naprawdę, zobacz. A tamte dla kuzynki. O Boże, co to nie? A to pewno inna lalka będzie chyba, nie? Na pewno inna. To jest ten haczyk chyba, co z napisku. Jaki on duży. Co to jest? O nie, to jest do dmuchania. Gdzie jest? Tutaj się w większości dmucha. Gdzie jest ta słomka znowu? Znowu? No. Jest, ja nie wiem. Tu... I? Też były malutkie. Dobra, i teraz nam się rozrywa. Okay. Jakie malutkie, to zobaczcie, takie malutkie. I teraz nowóż. Nelcia? Nela! Nela! Bo coś tam może być. No, bo tam karton jest to. Ej, no w kolejnym roku! Jeszcze małe! No nie wierzę! No trzeba lepiej. Boże, co to za lalka będzie? Gigant chyba! Dobra, mamy ja pomogę Nikoli. Mamy jeden. Gdzie jest ta lalka w ogóle? Mamy jeden półki. A lalka gdzie jest? No nie wiem. Akcesoria są na etykietę, nie wiesz co to jest. Dobra, ja nie wiem. Ej, mamy szczotkę, słuchajcie, mamy szczotkę. To będzie miało włosy nawet! Ale fajne, ale jaki obses? Lecia, ej, to są buty do wyboru nawet! Chodź, zobacz co ma mama, wyciągaj. Widzicie, można sobie wybrać jakieś. Co tam teraz jest? Tam mamy. Nela wyciąga. No buciki. O, może sobie wybrać, tak. Wow. Tu mam jakieś... A co sobie będzie dmuchać? Co, proszę, to już sobie nie dmucham. O, nie, nie. Mamy stanik. O, proszę. Stanik. A zobacz, tutaj komplet jest spódniczka do tego. Lecia ma spódniczka. I? A coś jeszcze jest do dmuchania, żeby pękało? Tak, no, jest dużo będzie. Dlatego nie chcę stąd lepiej. O, ile tego jest? Mamy teraz sukienkę, oh my gosh. No to jest, słuchajcie. Ale to będzie ale gwiazda. Ale to jakie fajne, Nikola. Ej, no, ale tu jest dużo ubranek, zresztą. Piękna. Ale jaka ta fajna jest bluzeczka. Ej, a to nie jest zapinko na przykład do tej walizki? Tak! To jest no, do tej walizki. Dlaczego? Bo to jest, mówię, to jest za duże. Dlaczego nie powiesz? No i se możesz powiesić na przykład gdzieś. O nie. Ale czad. Wiecie, co ej, my wszystkiego się musimy domyślać, to jest takie no, fajne. No super. Ej, dobra. Jak wszystko wiedział, to jest takie, nie? Zobaczcie. No ja też mam. Mamy kontent. Nie, mama. Ej, super. Dlaczego my się bardziej cieszymy niż dzieci? Nie wiem. Bo może nie mieliśmy takich rzeczy, jak no, mieliśmy. No, teraz są fajne. No. Było normalny lol. Tak. Ale to jest mega. Dobra, ej, Nikola. Nie umiem. Ja czapeczka! O, sztos, dobra. Aha, i tutaj jest, zobacz, metka. Ale fajna, ale fajna czapeczka. Na Nelcie ma. Aha, i tam jest ta laleczka. No dalej, bo już Nelcia tutaj ziewa. No, patrzcie! Nie, no. Ej, dużo, ale włosy ma. Syrena. Zobacz, jaka lala. Ale syrena. Która do wózeczka, bo wózeczek ma, a nie ma lalik żadnej. Będzie lala w wózeczku, a robiła? Co? Smażyczki? Szybko! Daj, jaka lala! Już Nelcia ją kocha. Może ubierzemy Nelcia, co? Będzie ładniejsza, to ci dam. Nie, bo ona już kocha tam lalę. Kochasz lalę? Ale ma piękne włosy! Ale poczekajcie, ej, to jest mniej więcej ta sama, widzisz? Tak. Czyli kupujesz i to jest to samo, co w środku. Aha, i tutaj też masz, widzisz, tą laleczkę w środku, pokaż. A w środku będzie taka. Ej, teraz sobie idzie. Nelcia! Daj nam laleczkę, ubierzemy, golaska nie weźmiemy. Daj lalę. Ubierzemy lalę, a lala idzie już do wózeczka. No wiemy, że to jest Gigi. No to jest twoja lala. Nie zabierzemy. No dobrze. Ci. To papa. Pa. To kupi. Pa. Pa. Nie, fajna lala. No masz ładną lalę. Czapeczka jest załatwiona. Tak, twoja lala. Dobra kochani, więc ja już ubrałam tą lalkę na surprise. Więc zobaczcie, ona jest prześliczna. Rzeczywiście jak się ubierze, to naprawdę. I te włosy, no najbardziej mi się podobają te włosy. Zobaczcie te sweet okulary. To są sweet po prostu. Zobaczcie, tutaj ma właśnie taki ubiorek. A ta laleczka jest twarda czy miękka? Jak ona? Ona jest miękka, ona nie jest jak te lalki takie plastikowe. Ona jest taka mięciutka, ale też, że nie może jakoś tak zginać. I dlatego może nawet stać, słuchajcie. Więc... A słuchajcie, sztos. Jakiś link znajdziemy, żeby puścić na dole w opisie do tych laleczek, żeby no, łatwiej było ten. No ja serdecznie polecam. Słuchajcie, oczywiście tutaj mamy więcej ubranek, mamy inne buciki. Więc ale sztos! Zmienimy jej. Nikola, będzie na niej lalka.
No dobrze, bo... To jest nowość, słuchaj. No, no jest nowość, fajnie. No, ja też bym Ale myślę, że z tego kuzynka się będzie mega zadowolona, słuchajcie, na taki prezent. Fajnie by było. Mega. Dobra, mamy iść sprawdzić. Tak innego jest. Buta, więc jak wygląda z dwoma innymi butami. Wszystkie prezenty zapakowałam od babci ich wszystkich. O, wow, ale ten prezent jest ciężki. O Jezu, zobaczcie, to jest jeden z prezentów dla kuzynek. Wiesz, to jest gigantyczny. Ale fajnie go spakować. To jest tylko jeden. Jeszcze muszę takie z dwa zrobić, spakować. I to wszystko zmieściłaś, te zabawki, te upominki, wszystko? Tak, już wszystko, to co widzieliście, to tu wszystko jest. Więc kochani, ja już się z wami żegnam. Zobacz, jaki duży. Te dwa dni są święta, więc życzę wam, kochani, wesołych świąt, tak jest. Już niedługo będzie Boże. Nie podoba mi się prezent. 2021. No to już w ogóle, naprawdę, życzę wam oczywiście też szczęśliwego nowego roku, żebyście te święta spędzili razem wszyscy w rodzinie. Oczywiście nie może się za bardzo zbierać, słuchajcie, mimo tego, że są takie czasy, jakie są, ale jeszcze te święta można chyba spędzić w jakiejś małej ilości znajomych. Więc ja się z wami żegnam, a jeszcze bym chciała pozdrowić oczywiście wszystkie osoby, o których mówiłam w tym odcinku, czyli wszystkie babcie, wszystkich całuski dla was, a ja się z wami żegnam.